No dobrze, a więc o 10, uwaga, uwaga, pojawiło się to, na co wszyscy czekali, czyli powtarzalne paczki 10x85+. Moim zdaniem chyba tydzień za późno, ale rok temu też tak zrobili, że chyba w ostatnim tygodniu sierpnia lub naprawdę początek września dali dopiero powtarzalne 85+. Tak naprawdę to w sumie dużej różnicy nie było pomiędzy tym a 84+. W związku z tym moim zdaniem mogli dać troszeczkę to już szybciej. Ale oprócz tej dobrej informacji z paczkami 85+, ja mam dla was jeszcze jedną, a mianowicie trafiłem Leo Messiego 99. Wczoraj oczywiście jak sobie montowałem odcinek, to stwierdziłem, że porobię jakieś paczki. No i wypadł on, drugi najlepszy piłkarz na świecie, zaraz po Cristiano Ronaldo. I teraz pytanie, gdzie go wrzucamy, czy za Puteja, czy za Salaha? Mi się wydaje, że póki jeszcze mamy Salaha, to niech on wleci za Putejas. Może być nawet chyba zwykłe 4-4-2, nie? Jezu, ej, to jest marzenie za dzieciaka, nie? Cristiano, Messi, no i oczywiście Neymar. Ale to pięknie wygląda, nie? Ale to wygląda zajebiście. No dobra, ale w związku z tym, że ja chcę robić te zadania związane z Foot Championami, to muszę mieć 7 kart Footies, także zamiast Teo Hernandeza musi wlecieć Calafiori, przynajmniej jak na razie. No dobra, to co? No nie ma co czekać, przetestujmy ten składzik, jak on będzie chodził. Jeżeli chodzi właśnie też o Messiego, to będzie on grał na pozycji Putejas, czyli chciałbym, żeby on grał takiego podłączającego się ofensywnego eśpeka. A reszta będzie wyglądała w ten sposób. Ale ten skład wygląda, ja pierdzielę. Masz skład 99? A nie wiem. No ej, patrzcie, cała ławka 99 jest. No dobra, zróbmy tego Fodderingama i mamy skład 99 już na bank. To jest bramkarz, który kończy nam skład 99. Zamyka nam tak naprawdę. Ej, to ja można powiedzieć, że ja tą grę już przeszedłem, nie? Ja nie mam nic więcej do robienia tutaj. Znaczy, ostatnim naszym celem jest bicie 19-1, a później już tylko zabawa w Foot Champions, nie? No ale zróbmy jeszcze to 19-1, oby nam się to udało w ten weekend, bo to jest chyba ostatnie, co mi zostało zrobić, nie? Fodderingam na bramkę i mamy skład ocenie 99 z pełnym zgraniem. I to jest kompletny skład 99, to jest endgame, proszę państwa, endgame. Można, wiadomo, jeszcze ten składzik ulepszyć, dać Putejas, można dać Frimponga. No to już są szczegóły, a Pele mi nie daje, znaczy Messi mi nie daje pełnego, no to nie zostanie ten Pele. No dobra, ale skład 99 swoją drogą, my wróćmy do Foot Champions, gdzie musimy zagrać tym oto składem. Messi, Ronaldo i Neymar w składzie, no to jest gwarancja wygranej, nie? Dobra, uwaga, skład rywala, Eder, okej. No nie wiem, jak na ten etap gry chyba średni. I teraz Messi, piękne podanie do Momo Salaha i Messi. I Messi, pierwsza akcja w stylu Leo i nie ma. Messi, no niestety. Nie, dobrze, Czechu. I teraz marzenie z dzieciństwa. Messi podaje do Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo nie trafia. I a to Salah, dajcie mi Messiego. Messi, dobrze, znowu z tiki taką Messi. I Messi, czy on strzeli pierwszego gola w naszych barwach? Tak jest, Leo Messi z numerem 22. Dobrze Bellingham, o, dobrze Bellingham. No on też nie odstaje, serducho drużyny musi być podtrzymane. I teraz zobaczmy, Neymar. Zobaczmy, Jude Bellingham, nie ma, Messi znowu zgarnia piłę. Ping pong, super piłka na Cristiano, ale nie ma. Ale dobra, jeszcze Messi powalczył. Super, do Cristiano Ronaldo. I Cristiano, asysta Messiego, Jezus, czy ja śnię? Czy ja śnię, widzowie? Czy ja dzisiaj śnię? I zobaczmy, Leao. Aja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 j
wszystko było. I co, i wychodzi? Ty, gościu myślisz, że jest remis? Czy o co biega? Mi się wydaje, że on myślał, że jest remis i chciał wyjść. I salaszek! Aha, Leao. Czysto, co ty? To przecież Leao ściął Modricia. Co ty gadasz w ogóle? Dawaj, dawaj. O, strzelił. Dobra, trzeba przycisnąć, bo nie mogę tego przegrać. A jednak chyba mogę. Gość zaczął grać. Nie wiem, co się stało, że nagle był totalnym leszczem, a nagle potrafi wszystko zrobić. No ale takie mecze się zdarzają. Może kto inny przejął pada. I Chrisu nie ma. Co to było za podanie? Do kogo to było? No panowie, co się z wami dzieje dzisiaj? I Salaszek w jajko i Cristiano też nie ma. I Cristiano, jak zwykle GOAT musi mnie ratować. Brawo, Cristiano. I zobaczmy Theo Hernandez.
Dobrze, czysto, 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 nie ma mowy o karnym w ogóle tutaj. Wstawaj, dobrze ci Ryo pokazuje. Dobra, i teraz zobaczmy, co tu się będzie działo. Nkunkowy. Kurde, no gościu, strzał gol, nie? Strzał gol. Niedobrze. I Jude Belly gol. Jest akcja i jest gol. 4-4. Czemu Riber jest taki szybki? Co jest? To jest frame punkt, tymi R2 nie działam. O co chodzi? Ale i tak jest okropny, nie? A tutaj 5. Ojojoj, ej, dymy, 5-4. Zemstwa, dobra, spróbujmy jeszcze coś ugrać. Gościu mnie rozjechał, co prawda jestem przekonany, że ktoś inny zaczął grać. Była ta przerwa, jak on karnego strzelił. Wtedy się z kim zamienił padem, nie? I Cristiano Ronaldo! Dobrze! Dobra, piłka. Nie, mamy to. I Cristiano! 6-5! Cristiano Ronaldo! Wziął sprawy we własne nogi i pokazał, to się robi, jak się kieruje zespół. Aha. A ja pokazałem, jak się nie broni w ostatnich minutach. 6-6! Uuu, lecimy do gryweczkę w tym meczu. Aj, Neymar, co ty? Tak obojętnie koło akcji przyszedł. Aha. Ej, wszystko zaczęło przechodzić, nie? Nie no, czekajcie, zmiana pada. To jest niemożliwe. Wszystko temu ziomowi przechodzi teraz. Aha. Neymar! Spalony. No co to jest? Czemu ten Nkunku jest taki silny? Grałem nim, to był taki ściek. Przecież to jest niemożliwe, że jego karty tak grają, nie? To jest naprawdę, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że on tak gra. Messi? Haha! Co to jest, stary? Aha, no i wiadomo, że ja tego nie przejąłem. Aha, Messi nie umie podać prosto piłki. Messi, masz to, Thuram! Ja pierdzielę. Nie no, ten mecz... Kuriozum, nie? Kuriozum. I uwaga, składzik niezły. Też niezły składzik. I Salah! 1-0, pięknie zaczynamy. I ajajaj, nie ma. Dobrze, do Hulita i Hulic! Nie idzie mi obrona dzisiaj w ogóle. Wczoraj troszeczkę lepiej grałem. Dzisiaj albo lepsi rywale, albo ja jakoś mniej rozbudzony dzisiaj, nie? Dobrze, do Messiego. Jezu, jak to wygląda! I Salah! Pięknie, 2-1. I uwaga, Ronaldo, Cristiano i mamy to. A, mamy Richki, to fajnie, 7-1. Dobra, zobaczmy, 20 razy 8-3+. A w paczkach to ja tak naprawdę szukam tylko Nazario i Dinio, nie? A my trafiamy chyba Smith. I 10 razy 8-4+. A, jeszcze Lucio rzeczywiście. I mamy karty Nike, fajnie. Dobrze, zobaczmy, meczka 8 winka, Schmeichel, Kompany, Rudiger wersji Toty, spoko, McAllister, Kerr. Niezły skład, dzisiaj dla mnie, ja już nie oceniam składów, bo im gorszy skład, tym trudniejszy rywal. Aha, no ładnie, ładnie. I dobrze, myślałem, że faul, no właśnie. Ale jaki opóźniony w ogóle, nie? Ja już z kontrą wychodziłem. A on dopiero odgwizdał, dopiero się Dembele wydupcył. Środek. Nie, lewo. I teraz, super piłka od Cristiano Neymara, ale czy Neymar to dobrze przyjmie? No w miarę. Jest w miarę ok i Neymar, Neymar, nie. Dawaj teraz, no musisz, to musi być gol, nie? Patrzymy, co on robi bramkarzem. Wychodzi, no to Cristiano, 1-0, znaczy 1-1. I Neymarek, tak jest. Ale teraz dobra piłka, prawie. I 2-1 wygrywa gościu, ładnie. I zobaczmy, momoj nie ma. I Cristiano, na spokoju, ale się udało. I Neymar, nie ma. Na razie nie mogę Messim złapać takiego, wiecie, vibe'u Messiego, czyli dribbling 0-1 i przejście wszystkich piłkarzy. No, chyba pat mu się rozładował. I Messi, o i mamy Leo! Nie, jak on to zabrał? On chyba nad nim nie był. Nie, dużo trzeba w ślizgu wykonywać. Po prostu takich chamskich ślizgów, nie? I Cristiano, pięknie od poprzeczki, 4-2. O, i mamy. Dobrze, to zobaczmy w takim razie. Paczka za końcy, ma 1 400 000. No jak wiadomo, jak już skończymy FUT Champions, będzie trochę więcej. Ale z drugiej strony otworzymy pakę teraz, więc nie będzie aż tyle. Paczka za 700 000, wymienna.
Czy jest jakaś inna ciekawa paczka? Nie, nie ma. No to otwórzmy sobie tą. Nie ma co czekać. Paka za 700k. Końcu od nowej edycji nie zabiorę, także pora je wydać. Let's go! Paczka wymienna za 700. Czy trafimy coś fajnego? Uwaga, uwaga. Norwegia. Napastnik. Solskjær? Solskjær. Okej. Okay. No to tak średnio chyba, co? Tak średnio. A oprócz Solskjæra będzie Declan Rice. A co w środku? Co w środku? Haha! Jakie gówno. Janek Petarda naszym rywalem. Zobaczmy, Schmeichel, Alaba, Calafior, Rolfo, Halandzik i Sonaldo. Okej, okay, niezły składzik, niezły. Bo te stroje mało epickie są. I Haland. Pięknie zaczynamy, zajebiście. I Neymar, dobra piłka na Van Dijk'a. I brawo, brawo, brawo Van Dijk. Wygrałeś główkę z Sawą. I zobaczmy Momo. Nie, to było głupie, mogłem jechać tym, ale to było, ale to zrąbałem totalnie, nie? Gościu szczytał to, że ja podam tam, nie? A w związku z tym, że on to szczytał, to mi zostawił dużo miejsca, nie? No i kontra poszła. Ale to spierdzieliłem. To jest tylko i wyłącznie mój błąd, nie? No i 3-1, no wow. I teraz Messi, może ty nam dasz nadziei trochę, tak jest, Leo daje nadzieję, pięknie. Salah, ktokolwiek, nie. Cristiano! I 3-3. Aha, ty. Tak zwany mały siurek gaming było grane u rywala. Pięknie. Gratuluję mózgu, stary. Gratuluję mózgu. W sierpniu, żeby wychodzić przy 3-3. No nie, ze składzik. I Neymar. To jest Krzysztof? Serio? Gramy z Krzysztofem? A no rzeczywiście, Krzysztof 14. O, derby Twitcha, fajnie. O, i w końcu, no. Jest, w końcu mamy derby Twitcha. No i ty, ale się zestresowałem aż. I wyrównanie od Krzysztofa 1-1. No to jest sprawdzian, to jest sprawdzian. Czy ja jestem godzien dobrego bilansu, nie? I Cristiano, o Jezu, fatalnie. I Messi nie ma, kurczę. I Krisu! I tak się strzela gole. Pięknie, Cristiano Ronaldo. Siu, i to jeszcze z Messi. Wow, ale przedłużenie od Momo Salaha. Aj, ładnie to zrobił. No 2-2 mamy, niedobrze. I Messi 3-2. Aj, nie ma, szkoda. I Jude 4-2. Aj, 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 Jezu, ki farcik. Ale farcik miałem teraz. Dobra, pierwsza połowa wygrana, ale fajny meczik jest przede wszystkim, nie? Aj, ładnie, 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 Thierry Henry, szybko, a to, co ja myślałem, to Henry jest, sorry. Messi, Messi, nie ma, kurde. Ale klepeczka, i Salah, nie ma. O, co się dzieje? Krisu, gol, Jezu, ale pościnało. Oj, aj, aj, kurde, ale mój firmowy trik zrobiłem. Co się dzieje dzisiaj, ja pier... Nie, sam se wbiłem. Kurde, no nie wyszedł mi ten. Dobra, Rainbow. GG, Krzysztof. Dobry meczik był, trochę napędziłeś mi stracha pod koniec. Dobra, lecimy. 8 paczek, 10 razy 8, 5+. W końcu mamy je powtarzalne. To zacznijmy je z przytupem. Może jakiś, nie wiem, Nazario, Ordinio, których jeszcze nie mam. Uwaga. I o, Johan Cruyff duplikat. Fajnie, ale dobrze, zaczynamy. I uwaga. I nic nie ma. Ale paczka. Dobra, i mamy drugą paczkę Girasiego. Lipa. Lipa trochę, ale może w środku coś ciekawego będzie. Kolejna paka. I mamy karty Footies. Może akurat coś ciekawego. Kondogbia. Podwójny walkout Footies to będzie. I Gorecka. Nice. O, to dużo totsów. O, czekajcie. Nie, no Rivaldo. Dobry składzik. I Messi. 1-0. Pięknie. I Neymar 2-0. Ale do Neymara poda, niech będzie. I Neymar, dzięki za odsunięcie mi bramki 3-0. I zobaczmy. Aj, nie ma. I Cristiano Ronaldo. Pięknie, 4-0. Mamy też rozgrywkę w mistrzostwach FUT skończoną. No, a, Major z nią mamy, no tak. Ta, mamy pika 92 plus 1 z 5. Zobaczmy, czy to się uda coś tutaj wypakować. I nie. Dobra, lecimy. 20 razy 8, 3 plus. No, Medina.
Oj, czekajcie, czekajcie, bo Ribery. Dobra i zobaczmy, ostatni meczik, powalczmy. Powalczmy, żeby mieć szansę te 19 jutro. I mamy pierwszy gol, pięknie. Ej, już nie muszę tym kalafiorem grać, zapomniałem. I Messi. Ajajaj, jest, 2 do 0, ale lecimy dzisiaj. Oprócz tego pierwszego meczu, który był false startem, szkoda mi go bardzo. Oj, Leo, ale zrobił tego żółwika. I Neymar, i jest, 3-0. Aj, myślałem, że strzeli po długim, dobra, 3-1. I Neymar, pięknie, 4-1, chyba wychodzi. A więc mamy bilans 11-1, dzisiaj wieczorem na streamie kończymy ostatnie spocone Food Champions, także mam nadzieję, że wpadniecie wieczorkiem i będziecie się emocjonować razem ze mną. Zostawcie łapkę w górę, także subika na kanale, jeżeli odcinek wam się spodobał.